Kwintesencja życia na walizkach, tak zwany kontrolowany chaos przy przeprowadzce. To i tak nie wszystko. Leja kupiła, raz popływała. Jeszcze dużo innych rzeczy jest w kolejnym pokoju. No i przenosimy się na nową miejscówkę. No i bum, jesteśmy na nowej chacie. Kolejny kontrolowany chaos. Tak. Wypakowywanie, rozpakowywanie, przepakowywanie się zaczyna, ale to jest mniejsze, bo najważniejszy jest ten widok. Później wam pokażę więcej i powiem o tej chacie więcej. Tak. No trochę pochmurno jest teraz. Ulala, beautiful. Cześć wszystkim, jesteśmy na Filipinach, na wyspie Bohol. Stoję przy drzwiach do swojego nowego domu, który wynajmuję za 1600 zł miesięcznie plus rachunki. Zaraz wam pokażę, jak wygląda dom. Tutaj jest wejście do ogrodu. Idziemy najpierw na ogród i pokażę wam tam mega fajną rzecz. To, co jest najfajniejsze w tym domu, to jest widok, a najlepiej ten widok podziwia się stąd. Tutaj o tego miejsca. I jest tutaj widok również na morze. Trochę cieńko to widać, gdyż pogoda jest dosyć pochmurna. Od kiedy się wprowadziłem, to no pochmurna pogoda i tajfun przelatywał przez ostatnie 3 dni. Wiało mega i padało. Troszeczkę się teraz uspokoiło. Jest fajniej, ale zobaczcie na to, jak ogromny jest ten ogród. To jest ogród należący do domu, który wynajmuję tutaj. Podejrzewam, że jest to hektar, a może więcej. Tutaj obok są sąsiedzi już zaraz. Tutaj jest zrobione miejsce do posiedzenia. Sofa ze starego domu. No i jak sobie usiądę tutaj na sofie, to mniej więcej coś takiego widzę. No szkoda, że niebo nie jest niebieskie. Przepraszam, niebo nie jest niebieskie i woda nie jest mokra. No w sumie tak, niebo nie jest niebieskie, bo są chmury, dokładnie. A woda jest mokra tak czy siak. W tym miejscu również ćwiczę. Czyli przychodzę sobie tutaj, robię pompki, przysiady, skaczę na skakance. Ale dobra, może tyle z ogrodu. Kilka dni temu były tu krowy. Siedzę sobie na ogrodzie, piję kawę, a tu nagle wjeżdża krowa. To ja robię do krowy. Czekamy na odpowiedź. Patrzyłem tam na samym końcu tego ogrodu. No i jest płot, ale jest płot troszeczkę w jednym miejscu połamany i krowy sobie wchodzą widocznie od sąsiadów gdzieś tam za tymi drzewami. Tak. No tak to mniej więcej wygląda z tej strony. Wczoraj próbowałem latać dronem, tylko przez wilgotność parował obiektyw, no i nie dało się nagrać. Suszyłem go w sumie przez dzisiaj cały dzień, jak słońce było. Może za chwilę mi się uda ponagrywać. Tak wygląda dom z tej strony. No i idziemy. Tutaj jest bardzo fajny element domu, czyli takie do posiedzenia miejsce w stylu tarasu. O, tutaj jeszcze się suszy dron, pomimo tego, że słońca już nie ma, ale kamienie są cały czas nagrzane, więc... Wchodzimy do nowej rezydencji ucieczki do raju. Okej, muszę troszeczkę rozjaśnić. Troszeczkę, ale nie za dużo. Tak, żeby było widać widoki. Także szczegóły już wam będę opowiadał i opisywał. Najpierw skupmy się na pokazaniu tego domu. Tu jest miejsce, w którym można zjeść pierwszą lub ostatnią wieczerzę. Duża sofa z nakryciami. Widać, że było to używane. Ale wygląda ok, jest bardzo komfortowe. No to są elementy z mojego starego domu, fotel i tak dalej. No i tutaj to miejsce, w sumie mogłem otworzyć okno, bo zobaczcie, to jest fajna bajka. Pokażę wam teraz. Mogłem przygotować wcześniej, no ale. Ok. Tak. Otwiera się to, no i można siedzieć przy otwartym.
Tak wygląda stąd. Jakbym usiadł sobie tutaj, to taki mniej więcej mam widok. No, wyjdźmy właśnie sobie tutaj na ten tarasik, gdzie można posiedzieć. No jest przepięknie, od zawsze mi się marzył dom w górach, po prostu z widokiem na morze to już w ogóle. No mówię, tutaj jest morze, tego tak bardzo nie widać, teraz jest taka, a nie inna pogoda. Jak świeci słońce, jest inne światło, to naprawdę widać tam błękitną wodę pięknie wyglądającą. Tak to wygląda. Wchodzimy do domu i do kuchni. Tutaj zamiast telewizora wisi moje logo. Daje mi ono dużo bardziej fajną wizję niż telewizja. Wolę w nie się patrzeć tak naprawdę, chociaż wiadomo, nie robię tego, patrzę się tam. Tak. Sypialnia i na tą chwilę studio. Wygląda tak. Miejsce do pracy, czyli tak zwane biuro i widok z biura. Tutaj można sobie zobaczyć, też to okno się całkiem otwiera. No i tutaj jest mikrofon na tą chwilę zrobione, żebym mógł podogrywać jakieś rzeczy, zanim ogarnę sobie studio. Są tutaj trzy pokoje. Ten koc musiałem powiesić dla akustyki. No i tak wygląda sypialnia, no nie ma co tutaj za bardzo pokazywać. To właśnie tutaj w tym miejscu siedzę i pracuję nad płytą, nad miksem i masteringiem. No i nad różnymi szczegółami. No i słucham sobie jednego z kawałków, który brzmi mniej więcej tak. Ja ciągle lecę w stronę światła, w stronę Boga czytam jasła. Chcę zobaczyć ten raj, chcę zobaczyć raj. Tu na dole nie ciekawie, już tęsknię tam. Tu na dole jakoś dziwnie, znów tęsknię tam. Klimatyzacja. Zaraz wam powiem o przypałach w tej chacie, co jest fajne i co jest niefajne. Ale najpierw zobaczmy cały dom. Tutaj jest kuchnia połączona z salonem. No i co w kuchni? W kuchni jak to w kuchni, wiadomo. Wszystko jest, wszystko się zgadza, wszystko elegancko. Łazienka. Łazienka jest ok, sporych rozmiarów w miarę. Wszystko też jak należy, nie ma co tutaj za bardzo pokazywać. A właśnie. Tak. Ozdoby. Ozdoby przyniesione ze starego domu, żeby było trochę szamańsko. No i do tego miotła do sprzątania, bo musi być posprzątane. Lubię czystość. Garderoba, w której trzymam ciuchy. No i na tą chwilę niestety tak to wygląda, gdyż nie ma żadnej szafy. Będę musiał kupić. No i co? Kolejna sypialnia. No i tu najprawdopodobniej będzie studio. Są już materiały do wyciszenia. Materace, jakieś poduszki. Tutaj będzie organizowane studio nagrań. Wychodząc ze studia będzie taki widok. Przepraszam, jest taki widok. No, tak to wygląda. Jeszcze wyjdę raz. No tutaj sobie dzisiaj był znajomy, siedzieliśmy, piliśmy kawkę, po prostu rewelacja. To są minusy tego typu okna. Zobaczcie, tego się nie da nawet tak całkiem zamknąć dokładnie, żeby powietrze po prostu wlatywało lub nie wylatywało. A dlaczego ma to znaczenie? No ma to znaczenie dlatego, gdyż jest tutaj zainstalowana klimatyzacja. No i używanie tej klimatyzacji trochę mija się z celem, gdyż właśnie zimne powietrze będzie wylatywać przez szczeliny w oknach. Więc gdybym ja ten dom projektował, budował, to bym definitywnie takich okien, w sumie starodawnych tak naprawdę, nie zainstalował. No, niby tutaj się zamknęło, ale jest mnóstwo szczelin, także ta klimatyzacja nie działałaby tak za dobrze i takich okien tutaj jest trochę.
Plus taki, że są moskitiery, więc komary się nie dostaną. No oczywiście tędy się dostaną, więc nie można mieć wszystkiego. Kolejna rzecz, nie wiem w sumie czy to jest plus czy minus, jest taka, że woda to deszczówka. Znaczy, gdyby to była sama deszczówka, to myślę, że byłby to plus, ale pan właściciel Szkot dosypał chloru do deszczówki, więc teraz za każdym razem jak sobie myję zęby, czy po prostu biorę kąpiel, no to mam wodę deszczową z chlorem, pewnie po to, żeby bakterie tam nie powstały i tak dalej. Także taki plus z minusem. Minus duży jest taki, że jeżeli nie ma prądu, czyli tak zwany po filipińsku brownout, co się zdarza tutaj dosyć często, czasami kilka razy w tygodniu, czasami codziennie, czasami raz na tydzień, no to wtedy nie mam wody, jak nie ma prądu, bo pompa nie działa, nie jest zrobione tak, że jest przeważnie tak jak w innych domach. Duży zbiornik z wodą na górze i ta woda pod ciśnieniem w związku z tym, że jest wyżej, spływa. No tutaj takiego zbiornika nie ma, jest pompa. Jak nie ma prądu, to nie ma wody. Lipa. Powiem wam troszeczkę o jedzeniu i o zapasach, jakie sobie zrobiłem na wszelki wypadek, gdyby nadeszła apokalipsa i zombie zaczęły biegać. No to jestem przygotowany, żeby przetrwać kilka miesięcy. Mam dużo fasoli, grochu, ogórki kiszonej, kapustę od znajomego, który wyleciał do Polski. Dużo pestek dyni, goji berries, orzechy, proszek moringi, 3 kilo w sumie dosypuję, to bardzo zdrowy proszek. Zgooglujcie sobie. 5 paczek oatmealsów, green beans, taka malutka fasolka filipińska i w Indiach też ona występuje. Bardzo dobra, bardzo dobrze się po tym pierdzi. Mam produkty czekoladowe zakupione od Maria Włocha. Mam sól himalajską, mam figi suszone. To jest na przykład proszek z liści moringi, bardzo zdrowy, bardzo niedobry w smaku, ale warto. Zgooglujcie sobie moringa po angielsku, po polsku nie wiem. Szybki przepis na moją owsiankę to tak, płatki owsiane, zmielone flax seeds, goji berries, chia seeds, no i proszek z barley grass. Nie wiem jak to się po polsku nazywa, jak sobie zgooglujecie barley grass, to będziecie wiedzieć. Zalewamy wodą, no i konsystencja jak jest taka, to już jest ok. To po powiedzmy 15 minutach od zalania wodą się robi coś takiego. Dodajemy mango, 2 banany. Dlaczego proszek z barley grass, a nie moringi, który tak wcześniej zachwalałem? Dlatego, że barley grass prawie w ogóle nie zmienia smaku tej potrawy, która jest bardzo pyszna tak naprawdę, a moringa by zniszczyła tą potrawę tak, żeby była no niesmaczna po prostu. Wydłubuję sporą łyżkę masła orzechowo-kakaowego zakupionego od Maria, który był w ostatnim odcinku. Cynamon, cukier muskowado, można kokosowy, pestki dyni, no i orzechy, nie wiem jak się nazywają, nie kojarzę, pewnie wiecie. Voila! Smacznego! Na to. Pierwszy raz w swoim 44-letnim życiu spotkałem się z czymś takim. Wiatrak na pilota. Rewelacyjna sprawa. Takie wiatraki tutaj wyłączę, żeby nie... wyłączyć się nie chcę teraz.
No co, jest grane? Bateria padła? O, jest, wyłączyło się. Takich wiatraków jest w sumie kilka w całym domu, w każdym pomieszczeniu. Tutaj u mnie w pokoju też jest, w kuchni jest tutaj, każdy ma swojego pilota. No w każdym pomieszczeniu, powiedzmy, jest jeden wiatrak. To jest naprawdę fajna sprawa. Na tyle jest tutaj chłodniej, że podejrzewam, że w najcieplejsze dni możliwe, że z klimatyzacją byłoby trochę przyjemniej, ale z wiatrakami i z tym górskim powietrzem myślę, że też będzie przyjemnie. Jest tutaj bardzo cicho i bardzo spokojnie i pomijając okazjonalnie przejeżdżające motocykle, głównie motocykle, czasami samochody, no to naprawdę jest cisza. Problemem przy nagrywaniu piosenek może być to, co słyszycie w sumie teraz. Czyli świerszcze, cykady. Nie ma tego hałasu dźwięku, on jest w sumie taki przyjemny cały czas. One czasami się aktywują, czasami deaktywują, czasami są troszeczkę inne częstotliwości i fale, a czasami takie. Jest to ogólnie bardzo przyjemne. No ale nie jest to optymalne przy nagrywaniu płyty, bo nawet w domu przy wszystkim zamkniętym i tak je słychać. Tak w ogóle te ostatnie kilka dni spędziłem na czyszczeniu tej chaty i w sumie niefajnie zachował się właściciel, gdyż ta chata była remontowana i nie doczyścili jej prawie w ogóle, no jak to na Filipinach, ale w sumie gościu ze Szkocji, więc powinien tego przypilnować. Wszystko było w kurzu, w pyle, w jakimś gipsie. Naprawdę kilka dni mi zajęło, żeby to wyszorować, a i tak są elementy, których nie da się doczyścić. Nie wiem, jak je wyczyścić, kafelki na przykład z białych smug po gipsie czy po kładzeniu fug, nie jestem pewien. Nie chciałem nic mówić, bo po prostu zauważyłem to dopiero po wprowadzeniu się. No i tak mi zależało na tym miejscu w związku z tym właśnie widokiem, ciszą i spokojem i tym, żeby się przenieść na wyspę Bohol, dużo większą wyspę z wyspy Panglao, że po prostu nie chciałem robić problemów. No, także to było niefajne. No i tak, wiem, że ostatnie vlogi są takie dosyć, powiedzmy, monotonne, bo tylko z moją osobą w roli głównej, no ale w sumie ja jestem jakby bohaterem ucieczki do raju, głównym. Aijin zaprosiła mnie na jutro do siebie na slumsy, żebym mógł zobaczyć, jak wygląda u niej coniedzielna ceremonia czytania Biblii dzieciakom. To też jest bardzo ciekawe, że ona właśnie co niedzielę o godzinie 8:30 rano, mam nadzieję, że zdążę tam dojechać na tą godzinę, czyta Biblię. No i zaprosiła, jeżeli chcesz zobaczyć, przyjść, to wpadaj. Nie wiem, jak będzie z nagrywaniem. Byłem tam ostatnio kilka razy, ani razu nie nagrywałem, dlatego że nie chciałem, żeby czuli się tak, że za każdym razem, jak przychodzę, to tylko po to, żeby nakręcić jakiś materiał. Chciałem tą relację jakby tak, no nie opierać tylko i wyłącznie o biznesie, powiedzmy, czyli o nagrywaniu. Więc to jest jeden z powodów, dla których nie nagrywałem. Poza tym ten szef wioski cały czas już wtedy, co nagrywałem, robił wielkie problemy, więc też sobie odpuściłem, także byłem kilka razy, nie nagrywałem, może jutro mi się uda nagrać coś z iPhone'a, z przyczajki, jak będzie prowadzić właśnie tą ceremonię czytania Biblii. Moja siostra wysyła mi pieniądze, wczoraj próbowała wysłać, kwota była za duża, musiała dzwonić do banku, odblokować kartę, także w przyszłym tygodniu te pieniądze powinny już być u mnie. Złożę zamówienie na takim filipińskim Allegro, powiedzmy, Lazada to się nazywa, i zakupię jej i komputer, i kamerę. No i nie wiem, czy się uda nakręcić z tego materiał na przyszłą niedzielę, ale jeżeli nie, to już za dwa tygodnie zrobimy materiał z tego, jak ona to dostaje. No i porozmawiam z nią o planach. Reakcję jej nagram, no i zobaczymy, jak to będzie. No, a na tą chwilę to trzymajcie się, płyta niedługo. Przysięgam na Pana Boga. Pracuję nad nią, będzie nad nią pracować dwóch producentów, wybiorę te lepsze wersje. Trzymajcie kciuki, ja wierzę, że będzie naprawdę dobra. Peace. Bardzo ważna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć, to internet. Internet tutaj jest radiowy, na abonament koszt 120 zł miesięcznie, prędkość downloadu około 7 do 10 Mbps. Niestety prędkość uploadu, czyli przesyłania danych do internetu, no jest mega mierna, bo 0,25, więc jeden film na YouTube podejrzewam, że wrzucałby mi się kilka dni, najprawdopodobniej będę musiał jeździć gdzieś,
w miejsce, gdzie internet jest szybszy i wrzucać tam te filmy. Zobaczymy, jak to będzie. Ja się dowiem tego już niedługo, dzisiaj, za chwilę. Yo. Słuchajcie, zapomniałem wam pokazać słynną filipińską myśl techniczną, a więc to jest to. Zamek zamykający okno, tak żeby od zewnątrz nikt się nie wkradł, nawet jakby na siłę tutaj chciał przekręcić. Coś, co powinno być tu, czyli w kącie. No bo tak naprawdę nawet jak to zamkniemy, to tutaj i tak można sobie otworzyć. Taran. Taki mały szczegół, na który nie zwrócili uwagi, jak to często bywa na Filipinach. Nie zwracają uwagi na szczegóły po prostu. To by się przejmował. Jest zamontowane zabezpieczenie? Jest. To, że nie zabezpiecza, no to już, no w sumie, co to taki problem?